Wow. Jezu, jak cudnie. Zobacz, mama, tam, jak pięknie. Pięknie. Zobaczcie, deseczka i ćwiczenia na ręce, bicepsy, tricepsy. Idą w ruch. You're such a good boy, Cisco. Yeah. Hej, kochani, ćwiczę z Cisco. Cisco sobie je. Jest zadowolony, bo... No, on się bardzo bał, w ogóle nie chciał tu przyjść. Bo to jest twój dziki koń, on sobie spędza czas tak. Na Cisco. On nigdy nie był trenowany przez człowieka. Tak, i teraz dla niego i tak jest... Ogólnie ma stres wielki z tym, że jest tu w takim miejscu, w którym jeszcze nie był. I to, że je trawę tutaj, to jest w ogóle duży sukces. Pamiętacie, jak zamówiłyśmy bluzy właśnie z dudkami? Babcia zamówiła podkoszulkę, ja też zamówiłam podkoszulkę i kubeczek, a Oliwia białą bluzę. No i jest, zobaczcie, jest biała bluza, jest z napisem dudki. No i tak, i to tak wygląda. Oliwka właśnie chciała, żeby, jak projektowałyśmy to, to ona chciała, żeby to było na boku. Ja chciałam, żeby to było tutaj na froncie, ale ja mogę jeszcze też taką, bo to nie jest problem na tej stronie, zaprojektować to. Także mogę też Wam dać taką możliwość, że będziecie mieć bluzy takie, że te same kolory, tylko z opcją tutaj na klacie. Wszystko duży taki bardziej napis. Nasz sklep jest dostępny w linku pod filmem. Każdym filmem znajdziecie ten link i możecie robić zakupy. Myślę, że w złotówkach też chyba, no bo na całym świecie raczej można kupować. Znaczy w Unii Europejskiej, na pewno w Ameryce. No właśnie, menu upgrades. No zobaczcie, jaki upgrades. Coś tam jest, tym upgrade. Jakbyście chcieli, to widzowie, może chcecie kupić, no to zapraszamy. To zapraszamy do reklam. Bo Andrzej sobie kupił ten drugi motor i tamte, i tego już nie chce. A to był jego pierwszy chyba, czy tamten był pierwszy. Ten mu posłużył za części do tego, zrobił. I polecam tego mężczyznę, jego mechanika motorowego. A oczywiście. Bo robił to od dziecka, od 5 lat już się bawił w garaż. Tak. Także to jest jego hobby. Także robi to dobrze. Ten jest taki bardziej nowoczesny. Mi on się bardziej podoba. A tamten jest taki Harley. Jestem tutaj 3 lata i szczerze powiedziawszy byłam pierwszy raz na farbowaniu włosów tym razem, bo wcześniej też byłam u fryzjera w Ameryce, jak byłam młoda, ale bardzo nie lubiłam fryzjerów amerykańskich. Uważam, że są gorsi od europejskich, że Europa jest na wyższym poziomie, jeśli chodzi o fryzjerstwo. Tak też uważa moja mama. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Ja nie modeluję włosów, nie robię, więc one są naturalnie wysuszone. Tak wyglądają. Coś takiego, wiecie, nie jest źle, nie jest tak, żebym nienawidziła. Mam takie niuanse, jeśli chodzi o technikę, jeśli chodzi o profesjonalizm. Najgorsze jest to, że Ameryka we wszystkim jest taka zamknięta. Z jednej strony jest to dobre dla Ameryki, bo oni nie otwierają się tak bardzo na rynek, pomimo że to jest demokracja, pomimo że tutaj jest dużo wolności, to oni nie otwierają się tak bardzo na rynek europejski. Zauważcie, że wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają z Europy, muszą robić jakieś licencje, muszą robić jakieś ewaluacje dyplomów, transkrypty, jeśli chodzi o legalność prowadzenia jakiegoś biznesu czy zawodu. Zauważcie, taki fryzjer, który przyjedzie sobie z Polski, on nie może strzyc, nie może strzyc, bo nie masz licencji. Tak samo dentysta w Polsce. Moja koleżanka, która jest z Europy, nie z Polski, ale z Europy, jest dentystką w swoim kraju i tutaj
nie mogli, w ogóle nie zaakceptowali tych papierów, tych dokumentów z jej szkoły. Więc blado. W Polsce, w Europie bardzo duży nacisk jest na estetykę wykonania, na, no tak wiecie, perfekcyjnie, bardziej Europa jest perfekcyjnie. Są tego plusy, są minusy. Amerykanie naprawdę są wyluzowani, rozmawiają fryzjerki ze sobą, są miłe, ale nie ma tego takiego, nie ma tej spiny. I to może być plusem, tak? Dla jednych, a dla drugich minusem. Także tak, no ja bym chciała mieć dużo lepiej fryzurę wykonaną, jestem w stanie zapłacić dużo więcej pieniędzy, ale niestety nie znalazłam takiej fryzjerki. Mam nadzieję, że mi się uda i znajdę. Dziękujemy, zakończyliśmy lot 007. Jesteśmy. Proszę o opuszczenie siedzeń. Dobrze, zgadzamy się. I przygotowanie do marszu. Spadochronów. Przygotowanie spadochronów do lądowania się odbyło prawidłowo. Mamy hej! Hej w Ameryce! Po szwedzku. To jest oliwki, z zestawu oliwki. Chcesz to? Ale ma lustro. No ma lustro, bym musiała lustro wyrzucić z pokoju. Mogę mieć przecież 13 lustro. Nie no, możesz, no jakbyś chciała. To 150, ale brzydsze. No. Miało nic innego nie przyciągać uwagę. Mamy cele. Bez lusterka. Jak ktoś zdecyduje się na koniec dnia nie umyć nóg na przykład. A to jeszcze takie Eliza jest, nie, że nakładają Amerykanie. Tak, że na przykład mąż sobie śpi na tym, a żona na tym. No bo mąż piętrowo. Mąż jest brudniejszy, albo jest krótszy po prostu. Albo jak ma brudne nogi, nie umyje na noc. To on wtedy jest gorszy. I ma mniej miejsca, zobaczcie nawet. Pokazują, że chyba możesz taki materac i taki, nie? A to dodatkowo jeszcze sobie kładą. Boże, jak wszystko przyciąga uwagę. Każdy ma krapkę na coś. Jest słoń. O. Tego, co chciałaś, tak? To jest ten? Chyba ten, nie? Tak. Oliwka, znaczy, się przyjechała specjalnie po słonika. Cała rodzina z Australii. Biedaczek. Uciekła przed pożarem. No. Słodkie. Ciciuś. Zobacz, ile wykupionych. Wszyscy kupują. O, Andrzej. Ale słodziutko. Piątka. No nie wiem. No nie wiem, czy słoń, czy ten. Pokaż Oliwka go. Chyba ładniejszy biały ci pasuje do pokoju, no. Zobaczcie, jakie ładne zasłonki, ojejku. Cudne. Takie floryckie. No. I różowe, zobaczcie, pod spodem, jak fajnie. Ekstra. Kochani, ja tu takie czapki lubię, takie egzotyczne, Azja. No, ale krzesła są fajne. Ile kosztuje? 130, zobaczcie, takie krzesło. Ale jest luks. I co, podoba ci się to? Krzesła mi się podobały. Bo to jest europejski styl. Styl europejski, ja mówię, i Amerykanie. O, Andrzej, to jest to, co ja lubię, to jest ten zestaw. Tu się zatrzymajmy, bo to jest to. Umówiliśmy się, że się nie zatrzymujemy nigdzie. Każdy ma kupić, co ma kupić. Nie możemy się zatrzymywać na rzeczach, które nie mamy w planie kupić. O, te fajne. Tylko i wyłącznie to, co nam jest potrzebne, że nie zwracamy uwagi na to dookoła, ale kusi nas, żeby zostać, aż kusi nas, żeby gdzieś skręcić w prawo, w lewo. Amerykanie. Tak, Amerykanie lubią, bo to jest takie europejskie. O, takie krzesełka nowoczesne. Nawet mamy rozwiązania łazienkowe. Bardzo ładne. Takie, no mówię, europejskie wszystko. No, dlatego im się to podoba. To szwedzkie, no szwedzkie. Szwedzki styl. A to jakie ciekawe. Na zielone, fajne. To zobacz też, no nie? O Jezu, to jest ładne. Podoba ci się? To jest właśnie tak. No, zobacz. Wszystkie dodatki ładne. O.
Zobacz, jakie fajne te. Ale mieliśmy nie dotykać. Nie możemy. Nie możemy dzisiaj nic dotknąć. No i z tej siwe. A zobaczcie, to też ładne. No to jest taka klasyka. Zobaczcie, tu jak fajnie też. Też ładne. Też ciekawe to wszystko, no nie? Właśnie w kuchni, tak. No. Zmieniła sobie. Zobaczcie tam jak ładnie, o jest jak ślicznie. Nie, nie, ja po prostu się na to patrzę jak fajnie. Chodź, złapię cię za rączkę, dobrze? Idziemy prosto. Aha, nie skręcamy. Nie, nie wolno. Nie. A co to jest? To jest solniczki. No, fajne, sobie. Ładne, no. No ja my chciałyśmy sobie. Kiedyś, to kupujemy to jeszcze. Ja też. Ile 4? 15 dolarów. Co my chcemy? Nie chcemy? Ja wiem, czy my chcemy takie coś. No, to takie przyciągające rzeczy. Dobranoc. Dobranoc, goodbye. Nie odstajemy. Dobry. O, nasza pościel. No jest, nasza. O to mi chodziło. Dziewczynie. Co to jest? Ty jesteś zadowolona z zakupów. Aktualizacja naszego życia dla was. Muzyka jest bardzo piękna. Kultowa muzyka. I Andrzej jak zwykle ze śrubkami. Proszę mnie nie rozpraszać. O. Zobaczcie, co tu jest. Jeszcze nie rozpakowałam tego, ale jakbyście chcieli widzieć, jakie to krzesło, jak się okaże ładne, to wam powiem. To jest coś takiego. Aplaro. Brązowe, ładne. Z Ikei. I stolik też kupiłam. O, stoliczek na drinki. No bo jakże można by było inaczej. Po prostu ja ci włosy. No ma proste, ale nie, rzeczywiście takie lejące bym miał. Oliwka się szykuje na wesołe miasteczko ze swoimi znajomymi i kury muszą słuchać tej muzyki, no. Ale słuchają, lubią nawet. Zobaczcie, jakie piękne kwiatuszki Oliwka ma. Troszeczkę zasłaniają jej to. Plan jest taki, że zmienię kurnik. I mojego męża muszę zaangażować w to, no ale on ma tyle różnych ciekawostek do zrobienia, że nie wiem, czy to zrobi. No ale może kiedyś. Chodź. Tu mamy Olę next door. Sąsiadka. Tak. Wszyscy wiedzą. Jak spędzacie weekend? Biednie. Biednie. Tak zawsze. O, dobra. No. Ale jaki uśmiech, zobaczcie. To jest właśnie i różnica. Sprzątanie na Florydzie, a sprzątanie w pochmurny dzień. Uwaga, będę ostro rozbierał. Uśmiech jest. A Krystian też po tacie, zobaczcie, ma to coś. Śrubokręty też, jego specjalność. No i tak, kochani. Co? Ja bym wolał sobie poleżeć. A, no dobrze, no to i tak poleżysz. No właśnie. No dobra, to Krystian naprawia, Andrzej naprawia, ja jadę, mama czyta. Moje prywatne, z mojego drzewka. Nigdy bym nie pomyślała, że będę miała coś takiego w ogródku. Zapach, rewelacja. Marzenie moje. Nawet nie było marzenie. Nigdy. Ale mieć w ogrodzie mandarynki całym rokiem. Super. Jestem w takim miejscu cudnym. Zobaczcie. Ale to jest różnica. Zobaczcie, jaki materiał niesamowity. Jakie silne, jakie stabilne. Jakie poduszki grube. Byłam w Lowe'sie, byłam w Home Depot. I jestem teraz w takim miejscu. I jest różnica. I w cenie, i w jakości. Bogactwo, klasa. Fajnie. Takie coś by mi też pasowało. Ale to, co mam, słuchajcie, z Ikei też jest fajne. Tu jest coś takiego, na przykład za 400, ale już nieładne. Ten styl mi się bardzo podoba. To jest taka klasyka, no z takim luksusem, pałacykiem się kojarzy, prawda? To na przykład kosztuje 700-800 dolarów, ale też poduszka, powiem wam, że no poduszka to jest po prostu na lata, no to czuć, że to jest na lata. Szukałam takich rzeczy, powiem wam, używanych,
No, ale nikt nie chce sprzedawać za małe pieniądze takich rzeczy. Poduszka to jest taka ciężka. Ona nie jest lekka, ona jest ciężka. Tu też bardzo ładnie urządzone. Zobaczmy ten. No, ten też fajny, taki wiklinowy, ale no ta wiklina to jest też taka, no, lepszej klasy. Poduszka ciężka. Nie wiem, ile to kosztuje, nie ma ceny. A, bo to jest razem zestaw. Tu mamy coś takiego, no wszystko jest takie floryckie. Też fajnie. Pokazuję wam, bo możecie sobie coś ściągnąć. Ja nie mogę, a to jakie fajne. Jezu, jaka... No po prostu. Jezu, aż muszę usiąść. Piękne. Takie klasyczne. Ja nie mogę. Powiem wam, że uczucie niesamowite tej poduszki, taka mięciusieńka. No marzenie. Naprawdę. Zobaczcie to. Jest grube, silne. Nic nie jest w stanie chyba tego zniszczyć. Cudnie. Może kiedyś, kochani. Może kiedyś. Nie ma co sobie mówić, że nie, prawda? Zobaczcie, jakie fajne. No i to, 2000. Takie coś też 2000 kosztuje. Wiem, że jest w Polsce, ale powiem wam, że to jest też, no, to już tutaj nie mówimy o czymś z Ikei, tutaj mówimy o czymś bardziej cool, fajnym, no, jeśli chodzi o materiał. No, no szkoda, że nie możecie tego dotknąć, bo powiem wam, że w Ikei tego na pewno nie spotkacie. I jeśli chodzi o materiał, kolor, wykończenie materiałów, super. To też poduszeczki, naprawdę. Aż się chce dotykać. I pelikan, zobaczcie, jaka lampa fajna. Pelikana. Ile ona kosztuje? $180, ale jest, no, niesamowita. Też piękna, wykończenie. Wow, zobaczcie, jakie to jest duże. Zobaczcie mnie, człowieka. To jest duże, wygodne, amerykańskie. A tu zobaczcie, jaki fajny ten stół, to jest swoją drogą, ale jaki fajny prysznic, ja nie mogę. Ekstra. Też taki do zestawu, że się trzymasz nawet rączkami. To całość kosztuje 2000. Ale no, aż tak bardzo mi się nie podoba. No dobrze, to wracam do rzeczywistości. Idę zamawiać przez internet moje poduchy, które będą kosztowały 50, w maksie $70. Ale rozmarzyłam się tutaj. Patrzcie, jaki Carlos Santana. I postawił Carlos Santana coś takiego. Zobaczcie, jakie niskie. Fajne, nie takie drogie. A zobaczcie, cieszy też. 25 lat temu tańczyliśmy z moim mężem przy tej piosence. Zakochaliśmy się przy niej. I tak tańczymy do dziś. I teraz robimy takie rzeczy. Trochę inne. Ale zwyciężał, przytrzymaj. No. To wzrok już w przyszłym roku będzie. 25 w przyszłym roku. Nothing lasts forever. Słowa piosenki. No. Przyszły nam nasze zabawki. Nasze zabawki dudków. Dudki? Reprezentacja. Modelka. Bardzo jest ten. Fajna. Bardzo praktyczna. Oh my god. Mi się niebieska też podoba. Niebieska też podoba. No, i czerwona też. Tylko troszkę dla mnie za duża. No to w praniu jeszcze. No dla mnie za duża też trochę. Chociaż ogólnie może jest. Za duża. Ja mam M-kę, mama ma L-kę. Ten trochę za duża. Bo mama ma 1,62. Ty S-kę, ty S-kę. Mama M-kę. No. A ty L-kę. Ja mam 1,70. Ty masz 1,70 coś. Chodźcie, dziewczyny, na miniaturę. Pokaż te dudki. Reprezentacja. A ja dudki mam troszeczkę za duże, ale tu jest luźna, fajna. Musimy zmienić troszeczkę. Mniejsze.
Dla mnie bynajmniej. No dobra. No, dzia. Ale wymienimy rozmiary, nie? No. Tak. No to dla, też pokaż, jaka długa jest. Słuchajcie, pokazaliśmy wam to dlatego, żebyście też mieli obeznanie, jeśli chodzi o zamawianie, czyli dziewczyny młode, najmniejsze, zakładajcie, co mają 1,70 m, są dosyć szczupłe, to L-ki. Znaczy zależy sobie, bo to jest niby dobre, to jest no tak. Zależy, czy lubicie większe bluzy, czy jest bardzo malutka w dodatku. Bardzo. Bluzy są bardzo fajne, naprawdę, leciutka, polecam. Tak. Szczupła kobitka, 1,62 m. No to polecam S-kę. Jak już ktoś jest wyższy, mama, no to pasuje jej M-ka. Bo L-ka to jest L-ka. To jest za duża i za długa i za długa. Tak. No to tak. To tak to wygląda. Tada! Zobaczcie moje krzesełka. Przestawiłam, no i czekam na moje poduszeczki. Już niedługo będą. Zobaczcie, jaki ładny. No, śliczny. Będę miała na pamiątkę w domu. Widzisz, mama chce taki nawet do Polski. Hurej. Do Polski. Podoba fajny, się. Podoba mi się i kolor ładny. Zobaczcie, jaki słodziutki pelikanik. I przypominający Florydę. Florydę, przypominający nas. I jeszcze jest funny. Funny, czyli śmiesznie. Śmiesznie. Bo to jest takie bardziej dziecinne, w sensie takie... Takie słodkie. No, i mówię, to będzie. No, a wolałabyś mieć to na koszulce? No, ładne. Też? Podoba ci się? No. No to też zrobię takie. Bo kwiatki koszulki. I ten, i pelikan. No i pelikan jest. No, no to też zrobię takie koszulki. No jeżeli może. Ja mogę zrobić. Nie, ja mogę zrobić takie koszulki jeszcze, kochani, i będziecie mieć dostępne z tym wzorkiem. A to z inspiracji mamy, bo mamie się podoba. A ja myślałam, że to jest takie dziecinne. Zapraszam do kupowania z nutkami. Funny? No troszkę tak. No tak funny. Nie podoba ci się funny? Funny. No. Babci się podoba.